Drodzy widzowie, witamy na kanale Bóg mówi do Ciebie. Kanał ma na celu głosić słowa, które kieruje do nas niebo. Dziękujemy za modlitwy i za wstawiennictwo, za komentarze oraz za wszelkie akty dobrej woli. Kochani, zachęcamy do dalszej modlitwy, do pokuty oraz zaufania naszej Mamie Maryi oraz Jezusowi Chrystusowi. Wysłuchajmy dziś słów przekazu, które kieruje do nas Matka Boża. Przyjmijmy je z pokorą oraz zaufaniem, ponieważ wszystko, co jest do nas mówione z nieba, pochodzi z miłości. Zapraszamy. Drogie dzieci, jestem przy Was, ponieważ pragnę Wam pomóc w przezwyciężeniu prób, które stawia przed Wami ten czas oczyszczenia. Dzieci moje, jedną z nich jest nie przebaczać i nie prosić o przebaczenie. Każdy grzech obraża miłość i oddala Was od niej, a miłość jest moim synem. Dlatego moje dzieci, jeśli pragniecie iść ze mną ku pokojowi Bożej miłości, musicie nauczyć się przebaczać i prosić o przebaczenie. Drogie dzieci, również dzisiaj Matka wzywa Was z radością, przyjmijcie i odnówcie moje orędzia. Drogie dzieci, pragnę nadal Was prowadzić, ale dzisiaj pragnę Was wezwać, abyście żyli tym, co Wam daję, abym mogła dawać Wam nowe orędzia i prowadzić Was przez te orędzia, prowadzić Was do mojego Syna. Wiedzcie, że Matka jest z Wami, i wstawia się za Wami wszystkimi przed swoim Synem, i również dzisiaj pragnie podziękować Wam, za przyjęcie mnie i moich przesłań, i za życie moimi przesłaniami. Drogie dzieci, jestem z Wami, i błogosławię Was wszystkich moim matczynym błogosławieństwem pokoju, i zachęcam Was, abyście jeszcze bardziej żyli życiem wiary, ponieważ jesteście jeszcze słabi i nie jesteście pokorni. Zachęcam Was, małe dzieci, abyście mniej mówili, a więcej pracowali nad Waszym osobistym nawróceniem, aby Wasze świadectwo było owocne. I niech Wasze życie będzie nieustanną modlitwą. Dziękuję Wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Krótki komentarz do orędzia. Maryja przychodzi do nas, aby zaoferować nam swoją pomoc i dać nam siłę do przezwyciężania wszelkich prób, które stawia przed nami życie. Matka Boża prosi nas, abyśmy nauczyli się przebaczać innym, a także potrafili sami prosić o przebaczenie. Brak przebaczenia zamyka nas w sobie oraz czyni zgorzkniałymi, natomiast jeżeli pojednamy się z bliźnim, uwolni nas to od bólu, strachu i zamieszania. Maryja zachęca nas do przyjmowania jej orędzi, do życia nimi oraz wdrażania ich w swoje życie. Pragnie nas kierować w miłości i pokorze do jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Pracujmy nad naszym nawróceniem, żyjmy modlitwą oraz zaufaniem w Bogu. Szczęść Boże!